Myślałem, że o bandzi, że batonie. No tak. Hyś! Idealny skok. Idealny wskok. Którą mamy w ogóle? Pierwszą. Mam wrażenie, że zawsze jest noc. Zacznijmy od wieży. Dobra. Gdzie może być... Wieża po lewej. Ta wieża po lewej? A może jest coś takiego obvious, jakieś takie... Nie, ta wieża po lewej jest obvious, bo tam jest centrum dowodzenia całe na górze. Bez kitu. Wieża kontroli lotów. Widzowie, dla przypomnienia, previously in prison break. Z tej rakiety zaraz będziesz leciał z tej wieży na bo. Proszę? Wejście to nie jest wejście. Previously in prison break. W przypadku utraty będą już wyznaczone osoby. Kody dostępowe rakiety 5-6 nuke. Tylko dla upoważnionego personelu. POG! 2-4-3-3-2-4-2-3-0-0. Ikonka bomby atomowej. O kurwa, tu się da wejść? Ale zajebiście. Klasa! A to musi być trzeba takie miejsce, wiecie. Thanks. I'm glad you came along. O kurde. Fajno. Winda! Dobra, winda nic nie robi. Dobra, kurwa, to jest komenda. Z kiblami. Co ja zrobiłem? O kurwa, ty coś za... Ty, jest tutaj coś, halo! Odbiór, no tu normalnie się wchodzi przez do tych miejsc. Ale ja nie wiem, czy ja nie znalazłem czegoś, coś tak, innego. Tego zawsze się dało. Zobacz, wystartuj nie, tutaj... maszynę. To może być, bo tutaj ja szukałem w momencie, gdy robiliśmy 40% i nie było to nic, więc możesz wystartować. No nie, nie no, ja to kliknąłem, co? Tylko że nie mam paliwa, a wy weźcie kliknijcie, zobaczcie. Masz wymaganej wiedzy, aby to zrobić. Powiadomiliśmy się. Nie masz wymaganej wiedzy, nie gadaj! Czekaj! Czekaj, O kurwa, to to musi być to, bo ja mogę to. Dobra. Dobra, 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 ale panowie! Ale ja z walizką mogę, tylko paliwa nie mam. Dobra, dobra, dobra. Rampa na końcu pasa, Dawid, nie? O kurwa! Po lewej rampa. Masz ten koniec od iska, to czerwone i na bandę wyskoczysz. O, i skacz od tego. Ja pierdolę. Ty, ale z walizką? Ja mam, że nie mam paliwa, żeby uruchomić. Kurde. Ja bym się kiedy chłopakowe gierki. Free uwolnij mata! Mnie. Uwolnijcie brata! Jak dobra, no jedna osoba niech spoza drzwiami ja z księgą. Zostanę. Dobrze. Czyli tak. Zostawiam paliwo i mam walizkę. Tak. Nie mam paliwa, wystartować maszynę. Dobra, okej, okay, czyli wszystko jest tak samo jak ten. Dobra, biorę do ręki. Rakieta wystartuje za minutę! Rakieta wystartuje za minutę! Rakieta wystartuje za minutę! Co? Nie no dobra, nie ruszałem jeszcze, nie ruszyłem, nie ruszyłem, tak, spokojnie. Ja pierdolę. Wszyscy już wyszli na fire. Tak. Dobra, okej. Okay. Dobra. No klikaj ten komputer! Numery mam w razie czego. Chodziło o paliwo rakietowe. Czyli dobrze mówiliśmy. Skąd kurwa się paliwo rakietowe bierze? Kuj. Sprawdźmy placówki typu Meriwether i co jeszcze kuj może być? Co jest? O kurwa, dobra. Zjebało się. To chyba komputer się nie wiem. Kurwa, pęku. Human? Chyba, że nowy human bez kitu. Gana się pisali, nie? Że są, no w jubilerze na pewno nie będzie. A może jest jakieś takie losowe miejsce? Z rakiety może trzeba wyssać. No Meriwether może powiedzmy. Mamy jakieś ten, diamenty, żeby Skibiemu zawieźć na przykład? Ja mam jeden. Diama na paleto po 200 koła. Diama na paleto po 200 koła. Możemy, no, możemy do Skibiego pojechać. Może faktycznie ten. Ty, a ja no. W ogóle od DI wygrałem dokument, dalej mi nie dał. I. No to ja dzwonię sprzęt. Do DI, czy ma parę tych rzeczy, żeby. Dobra, 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 zadzwoń. A może łza? No, gdzie jest zdeterminowany? Dobra, to po kolei. Ale zdeterminowani. Co ma? Podostałeś? Pieniądze. Dobra, kolejny kuj. Kasę?
Dobra, teraz. Teraz ja! Brudna. Skibi. Kofa. Brudna. Daj czysto, bo nie mam pieniędzy, proszę. Skibi. Brudna. Dobra, czyste pieniądze, tak? Dobra, jeszcze mam dwie szanse. I też brudna kurwa. Dobra, daj was kes. Skibidi. Zaskaz ma jeszcze dwie rzeczy. Dostaj, ja się szukałam, daj. Dokument! O, dokument? Pokaż. O kurwa! A to jest chyba ten humanowy. No to jest humanowy. Humanowy. Ale to były zawsze dokumenty. Co? Nie wiem. A nie było u niego dokumentu. Skibidi tego nie kupi, nie chce ode mnie łzy. W gazecie. Było. Czyli łzy nie weźmie. Czyli jest, 2 miliony na plus. W sumie to 10, bo human. A w czymś takim by nie było? Tu była fabuła, pamiętacie? Tu actually była fabuła. Albo w czymś takim. Tu był minigun, no. Te rzeczy mają sens. Nie, kurwa, nie wierzę! Kto napisał z widzów, że to jest O nie. Actually mam! That's fucking huge! Kto z widzów napisał Meriwether? Ty mam! Mam! Paliwo rakietowe mam! Pokaż mi paliwo rakietowe, jak wygląda. Nie wygląda! Faktycznie. Z tych cystern tam, na ja, tym. Ja też wezmę, chodź. Weź. A spokojnie. Co do komputera, nalewasz paliwo, czy jakaś rakieta wyjdzie? Nie wiem, no byś to jest potrzebne paliwo, to przychodzę z paliwem. Kiedy wzywa paliwo, moim honorem jest walka. Ale ja mam księgę, pozostanę tutaj. Tak, Dawid, pozostań. Napisałem, żegnajcie. Erwin, czekaj, jeszcze jedna rzecz. Ile masz kamizelek? 4. Daj mi dwie. Czekaj, piję hejs z drinka. I zgasz ze stary. Robimy to, nie? Dobra, oczywiście. Dobra, czekaj, dla pewności wypieram paliwo normalne. A, ja muszę mieć paliwo i to, i to. Dobra. Mam paliwo i to, i to. Kurwa. Nie mam paliwa, aby wystartować maszynę. Już za mało. Ty, teraz to rękę, mi się... Kanister w rękę. Aaaa! Tak. Dobra, jestem zjebany. Potrzebujesz klucza atomowego! Mamy klucz atomowy, może gdzieś ktoś ma? Kiedyś oglądałem ten... Thrift Shop. Jakiego kurwa nie atomowego? Jakiego kurwa klucza? Pound Shop kiedyś miałem i wiecie co było? Że chłop kupił za $200 klucz nuklearny. Klucz do końca świata. Bija go ma, idziemy. Klucz atomowy. Mam walizkę, ja mam. Bez walizki to jest w ogóle jakaś imba, pa. Nie masz walizki, to jest informacja. Walizka? Nie masz wymaganej wiedzy, aby to zrobić. Powiedzieliśmy służby o próbie. O, zapomniałem o tej alarmie. Alarm odpaliłem przypadkiem, przepraszam. Chciałem coś pokazać, dobra. Spróbuj odpalić. Witam serdecznie panów rolników. Dzień dobry. Co panowie tu robią? Próbujemy odpalić auto, nie widać? Junior, nie odpala! Może pomożemy może tu państwu? A zdaje się panowie na mechanice tutaj? Tak! No to proszę naprawić. Napraw! To proszę. Przecież ty się Erwin znasz. Ja się znam! Ale to jest stary model, dlatego nie naprawię tego. Okej. Okay. 2 miesiące tylko tych nowych. Jak nowych? No to panowie...
stary. Kurde, no co, prosimy panu? Zabiorą na. No, 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 no możesz. No poprosimy, nie? No chyba. No. Ja słucham, słucham. No, potrzebna będzie bardzo podwózka na Farmonili. Podwózka na Farmonili? Oczywiście, zapraszam do Cybertrucka. Okej, okay, zmieścimy się tam wszyscy? Nie! Nie, 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 nie ma potrzeby takiej. Nie ma na pewno? Zapraszam. Na dwa auta. Tak? Dobra. Na dwa auta. Panowie tutaj wsiądą, a jeszcze drugie auto się weźmie zaraz. Stary, wsiadaj. Masz stary jak wsiąść? No nie wiem jak, jakiś łysą tu siedzi. Weź czekaj, stary. Stary. Na rękę, chodź, na rękę. Stary, chodź na roczki. Fabuła, co jest? Trzy miejsca z tyłu. Są trzy miejsca z tyłu. Żeby tylko kręgosłup ci nie jechał. A! Jedźcie, proszę, proszę. Zginajmy tak. O, spokojnie. Panowie, ale to jest... Ojeju, ojeju! Mała sztuczka. To jest najlepszy kierowca, to jest najlepszy kierowca, nie ma nigdzie stresu, w ogóle nie ma stresu. A wiecie a? Dlaczego? Bez nie. Erwin Driver, Knuckles, Giga Chat. Właśnie tak, jestem rajdowcem. Uciekłem 11 seł na piechotę, oni nawet nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Uwaga, lecymy. Za wow, wow, no ale widzicie panowie? Nowi stresują się moją jazdą. Amatorzy, amatorzy. Jedziemy na... Farmonili! Właśnie tak! Prosto! Siup! Prosto, i tutaj! No to było no, mówić od razu. O, ale duży teraz zjechał trochę tą chatę. To panowie, do, panów domek jest? Ta z kuzyna. Wysiąść się mogę. My zamknięci? O, masz tatusiu. That's right, that's right, we are... Stary junior, ile można na was czekać? Zięła kuzynie! Jezus, ale... A co to za banda debili z wami? Pomogi na tej dojaźbie. Spokojnie, Dawidku, spokojnie. Cze, on chyba o nas źle powiedział. Nie, to chyba źle powiedziałem, wszystkich. Nie przesłyszał się pan. Chyba źle pan powiedział o nas. Nie, o tak o wszystkich. Czy mam panu nasrać na ganek? Przepraszam, ja zawchałem główko. Pan nie wie, no dawaj na solo. Nie, nie, idę, idę z nim na solo. Momencik. Dawaj. Ale przed panem stoi francuska ekscelencja influencer w ogóle Poland numer jeden. Oho. Gdzie jest staruchu? Pyk! Ale cię łoi, Erwin! Kurwa, taki głody, a... daj mu, pokaż mu! Ty to zbierz się! O, jeszcze tego, co się patrzycie za niczego? Dobra, chodź, dziadu! No ej, jak ile tego? Zostawcie go! Alex, zostawkę tutaj! Erwinku, nic ci nie będzie. No, dobrze, że rozważnego kolegę ma. Leży miernota porwana. Już wszystko jest dobrze. Chodź. Nie, to MMA chyba nie jest dla mnie. Chodź, nie, bo to nie jest to dla mnie. Honorowo wstaje pan tutaj. Dziękuję. Dziękuję panu. Dobra walka. Dobra. Co tam chciałeś od nas? Stary, rozpalił mi się cały warsztat w piwnicy i potrzebuję pomocy. O, to my możemy pomóc, ale musimy mieć z tego jakąś korzyść. Jaką korzyść? Darmowi. A... chciałbym radio policyjne. A, to nie tutaj, to do radia policyjnego właściwie. Dobra, granaty. To do wojska. To do wojska. Dobra, klucz atomowy. To do jakiegoś dyktatora. Shotguna chcę. To sobie możesz chcieć shotguna, w Lombardzie są do kupienia. A oni nic nie mają. A skąd pan za ile? Rzeczy? No, a za ile? 1,200,000. Czad, oni nic nie mają. Jestem znany w temacie broni. No tak, kupowałem. No dobrze, panowie. Pan kupował, a po co panu? Potrzebowałeś shotguna? Do obrony farmy, nie pytaj! No, obrony farmy. Stary, nie wiesz, gdzie jest Texas? Ale oni to mogą. czekaj, stary. To co ty, broni nie możesz deprodukować? O, broń! Oho. Przybiegła jakaś banda. O mój Boże, tak! Wyglądali jeszcze trochę gorzej niż ta tutaj. No. Aha. To Aloro akurat było. Aloro! Aloro? To trzeba przejazd chyba to zrobić. O! Jesteśmy za. Dobrze, jesteśmy dobrze, za. Możemy. To wydaje mi się, że jeśli tutaj damy radę naprawić, to nawet będzie czym. O! Dobra, stary, dobra. Bo ty zasz recepturę chyba, no jeszcze, czy nie pamiętasz już? No, coś to mi się przypomina. Poczekaj chwilę. Aha. Ty, ale z niego ten... wieszak, nie? No, panowie? Nie obrażaj mi starego! Spokojnie. Stary. Panowie, chodźcie na chwilę. Zebranie. Narada. Ty, no możemy im pomóc, ale w zamian za jakieś fanty. No tak.
Produkowałeś tu kiedyś? No tutaj jest, był na dole. Dobra. Dobra, to możemy im pomóc, ale za bombę na Al-Oro. O, działo orbitalne chcemy. Dobra. A patrz, jak oni ubrani są. Małe lalusie z miasta. Oj, przepraszam. Oj, kurwa. Oj, przepraszam. Kolega ma taki tik nerwowy. O nie. Ale czemu mnie? Dobrze, to my pomożemy. Co trzeba zrobić? No to muszą panowie poznać nasze życie. Muszą ciężką pracę! Zobaczyć, jak farmy pracuje. Dobra! No. Jasne. Dobra. No. Wyjechał mi za pół hapecza, co to jest? Zapraszamy rolnika, tak. Zapraszamy rolnika. Dokładnie. Na rolika zapraszamy. Ja nawet zatrudniony jestem. Tylko pomidor. Nie jesteśmy zatrudnieni. Ja jestem, bo ostatnio robiliśmy kurs, jak było bingo. A, no to trzeba się zatrudnić. Ja nie jestem rolnikiem. No to trzeba się zatrudnić. Ja mogę zaorać pole całe. Ale... Jestem traktorami kiedyś. Czad, ja nawet nie mogę być rolnikiem. Wrócicie tutaj, jak już będziecie zatrudnieni, czy nie? Tak. Możemy. Dobrze. To czekamy. Ubierzcie się jakoś, a nie. Jezu, znowu mam wyglądać jak wsiur? Ja chcę wyglądać tak. Chodź z nami, Vasquez. Jaki wsiur. Dobra, jedziemy. Stary, oni mają nam działo orbitalne. Stary, tak działo gadasz? Orbitalne, jak to są jakieś chłopy, jakieś... Jak oni wyglądają? Ty myślisz, że oni mają działo orbitalne? No stary, kurwa, ty nie widziałeś nigdy bajek, jak z farm takich w Teksasie wysuwają się bomby? Nie. Nie. Oczywiście, że było nawet w bajek, jak się bomby wysuwają, to zwiadę? Halo? Przeprosić. Ale wiesz, że to co? Grożą mi wścig, przeprosić. Dobra, przeprosimy, jak wrócimy. Jadę się zatrudnić na rolnik. Głośno. Przepraszam. Przepraszam. Tak, dobra, dzięki. Dobra. Kogo przepraszałeś? Rolnika, bo celują do Davida. Ty, on wchodzi do mieszkania. Wiesz, jak w Teksasie wchodzą, jak ktoś wchodzi do mieszkania? Pach. Kto prowadził? Kto prowadził Vasquez? A, ten pan przyszedł wam przez mieszkanie, a w Ameryce jak witam. Ktoś wchodzi wam do mieszkania, tak. To macie prawo. Ten w kapeluszu przeszedł przez mieszkanie. Panowie, jesteśmy farmerami. Tak, teraz no to jedziemy na rolę. Klucza atomowego sądu, jedziemy na rolę. O, ja cię pierdolę! Żeby zrobić w ogóle jeden krok. No, ale mam nadzieję, że przemyśleliście transport. Nie, Soki, na pewno nie. Tak, dobra, panowie. Na moje plecy starszego jesteśmy... pana. A co? Bo ja nie słuchałem was. Ja biorę pana. Witam. Bez kitu, ale to panowie. Musimy zrobić obliczenie sprzętowe. Ile mamy sprzętu? A chuj, dadzą radę. Dobra. Od dzisiaj jedyne co będziemy robić to farmić pieniądze. Ore, siabadabada, minamracym, nanaramy, hajna, mamy, nara, mara, mamy, mama. I co robimy? I'm glad you came along. Świetnie. 8 kluczy. No nie. Proszę się przebrać ikona mody. Ja pierdolę. Witam. Witam, proszę brać. $300 nie mają rozmiarów. I panowie w ogóle ma jakieś spajki i robi kwas. Czyli każdy bierze swój pojazd i robimy konwój. Nie możecie. Nie, każdy bierze swój i konwój. Dobry pomysł. Propfix, to będziesz miał normalne ciuchy? To jest oszustwo. I tak się nie robi. Farmerów. Dobra, jadę po sałatę. No zjedź kurwa z terenu upra! Niech mnie ktoś popcha! Wypierdalać z terenu upra! Ty musicie mnie przepchać, bo ja nie mogę tego obrócić. Dziękuję. A pojazd na terenie uprawy zbiory wstrzymane, kurwa! Primary, kalafiory, kurwa i pierdolone potwory. Ja wypolę wszystkie ci na wszystkie zimne dupy. S**a na tę imprezę w remizie. Czy ja jestem jakiś kurwa remizie? Weźcie to przełączcie. To jest mój! To jest mój.
4 baby 8 tu. Everybody na traktory. Sam na przykład. No tak. Drone na traktora i orajte pola. Pola mi zawory. Czad, jak ludzie mogą to farmić na przykład przez miesiąc? That's fucked up. Wreszcie quality content, no nie mogę. Dobra, muszę po jedną sałatę się wrócić. Zyp. Spokojnie. Szybko sałatę trzeba jedną zrobić. Dobra. Co się dzieje, że na legalnej pracy robię? Nie mam pojęcia. Już nikt nie zbiera, no to prawda. W końcu uczciwa robota, to prawda. Siup. W końcu uczciwa robota XD. Dobra. I teraz tylko jeszcze 6 pomidorów i już git? I... Dobry pojazd i dobry kierowca. Jezu, i po co ja mam ten kurs na rolniku robić? Halo? Mam srebrny token jakiś! Jaki srebrny token? Jakiś. Czekaj, ja biegnę, bo samochód mi się nie ten. Samochód mi się nie ten. Dobra, patrz. Czy ja mogę oddać? Czekaj. To nie, pierdol. Musisz sprzedać towary, jak sprzedacie towary... Sprzedaję towary. Ty co? Masz coś rzuci. Srebrny token. Jaki srebrny token? Token? I do czego jest srebrny token? Do arcade'u, no. A panowie. No nie do arcade'u, do arcade'u jest srebrny żeton, kurde, to jest srebrny token. Srebrny token, panowie. Nie dostałem. Dostałem pieniądze. Właściwie. No bo pokaż. To nie każdy może tak dostać. No to nie jest ten, to na pewno nie jest do tego, do... Weź na, panowie. Stefan wam pokaże, co się robi z ten. Stefan! Token. Stefan? Stefan! Zapraszam. Wsiadajcie w auta i jedźcie za nami. Dobra, a możemy wziąć coś, co jedzie szybciej niż 30? To nie ten Stefan, co ty, to jest Big D. Może weźmiemy jakiś inny samochód. Lepiej jedziemy coś, tym, panowie, lepiej jedziemy, jedziemy. Dobra, to ja muszę wsiąść do kogoś. Wszyscy, którzy dali dzisiaj suba, też są prerekordy. Też się z nimi umówiłem, żeby dali suba dzisiaj dla wiarygodności. Czajcie? Tutaj? Stefano! Stefan! O kurwa, jakiś chłopek. Dobra, daj mu coina. Chyba też masz coina. I co? Nie mam nic ciekawego, może za mało mam. Nie mam nic ciekawego. Może za mało, może pancerny się stał stadion. Weź się dajcie, tak, weź się dajcie. Dobra, ściepa, ściepa, ściepa. Zróbcie ściepę. Oddaję mój? Ma. B2 zobaczymy. A dzięki, dzięki. Weź David. No, no daję. Co ty bierzesz? Chyba, że ktoś inny bierze. No weź ty. Masz. A, dobra. To daję, biorę, mam dwa. Okej, okay. I co, dostałeś? A to tylko dwa mam mieć? O, no. Wymienił. Na co? Na złoty token! Srebrny na złoty! Nie, upgrade, dwa srebrne, jedno. Dwa srebrne, 50 groszy razy dwa równa się złotówka. Panowie, jeszcze platynowy, diamentowy i możemy rozbawiać. Nie. Tak, tak. A ty, ale myśmy, mieliśmy więcej przecież tych, tych. To no, wiesz, fajne, nie każdy dostaje. Zajebał pewnie ten. No, zajebał. Śmieciarz jebany. Dałem, tylko oddałem. Ty, no dobra, mam złoty, i co ze złotem? Będziemy rozmawiać. Dobra, to chyba teraz możemy jechać tam na fabryczkę. Na fabrykę i lecimy! Dobra. Ja nie robię żadnego kursu na rolniku już. Co teraz? I pyk, proszę bardzo, jesteśmy. Nie, to naprawdę labo, bardzo ładnie zaparkowałeś pojazd. Sabotażysta. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy do piwnicy. Witam, witam, idziemy do piwnicy. Zapraszam. Ja idziemy do piwnicy. Idziemy do piwnicy. Ja idziemy do piwnicy. Kto ma złoty token? Ja mam złoty token! To zapraszam! To idę! Zapraszam tutaj! Dobra, idę! Włóż go tam w ścianę, do gipsu! W ścianę go wkładam! Włożyłeś? Oła. Tak! Dobra, to no. Patrz, odsyć się kawałek, bo ja coś dorzucę od ciebie. Bo ja nie pamiętam dokładnie receptury.
Ale zobacz, co tam dorzuciłem. Chyba git dorzuciłem. Plastik, metalowa rura, kawałek metalu. No, no, no. No i teraz podchodzi pan tutaj. Nie, tutaj, tutaj. No i pan robi swoją magię. No, dawaj, zobacz, pokaż jaką zdawcę. Jaki zdawca z ciebie. O, wytwarzam. Pistolet? Pokaż, jaki zdawca z ciebie. Śmierdzący pistolet. O, ale to źle, to ja musisz przeczyścić, to ja musisz przeczyścić. Dobra, wyczyszczam. Sprężyka ci wyskoczyła. Ciekawe, ciekawe. W ogóle kiedyś robiłeś broń? No, nic nie wyszło. A tutaj, no to nie, bo to w kartogipsie zostaje. Matko, skam takie rzeczy. Bo puści ktoś, kurde? No, ja nie trzymam. Trzy pistolety! O, mama le! My przez 48 godzin będziemy w mieście. Potem nie będzie już możliwości, bo zabieramy ze sobą sprzęt. Dobra, to robię podział ról. Laborant jest farmerem i zbiera tokeny, a my przychodzimy na gotowe. Znowu wszyscy tego laboranta dręczą. Już nie mogę na to patrzeć. Idę pa. Pa. Ej, a można im zajebać pasję? A, nieważne. Dziękujemy panowie za informację. Proszę. Do widzenia. Bardzo. 48 godzin. Ty, to już wiadomo, gdzie spadliarze będą przez kolejne dwa dni. Ale będą na pieniądze na rolników. No, oj, bez kitu. Ty, zbierajmy haracz z rolników i zajmijmy im tokeny. Lepiej! Panowie, lepszy plan mam. Dobra, jedziemy na rolnika. Nie, no jak, że będziesz na rolniku jeździł. Słuchaj, będziemy kampić... Będziemy zbierać haracz, kurwa. Możesz wyjść, Davidku? Słuchaj. Będziemy kampić przy chłopie, gdzie się tokeny wymienia. Tak, ktoś tam przyjedzie, to jest pewność, że będzie miał token. Ale to później. Robimy tego Uniona? Możemy, tylko by trzeba do Dini zadzwonić. Dobra. Do Lombardu, upewnić się, czy... Dobra, panowie, to najpierw zrobimy radio. Błagam, muszę, błagam. Mogę? Dobra. Chodźmy. Ty, będzie trzeba kampić w miejscu, w którym się wymienia tokeny, ale na razie ludzie jeszcze tych tokenów tak nie będą mieli. Ewron Doniczka. Ty, a na jak tego Uniona? Słucham? A, Union jest dostępny. Dzwonię do chuja. Do D. Do D. Ja? Tak. No, weź mi ten D. Trzeba wytwarzać to masowo. Dia, możemy podjechać na Lombard po te rzeczy? No jestem. Dobra. Dobra. Lecimy, czat. Lecimy with the matma. Uff. Dobra. Evron mat. All right. No dobra. Wszystko zebrane? Wszystko wiemy? No nic nie było niestety. Dobra. Batman Music. Czy mamy wcisnąć przycisk? Oraz dzwonić do Iwo. Tak, teraz jeszcze nawet nie dotykam tego. Zadzwoń do Iwo i powiedz, żeby nacisnął. Zadzwonię do Iwo, bo piwo to paliwo, a Iwo rymuje się z piwo. Piwo, paliwo, Iwo, paliwo, 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 paliwo. Wciśnij, przybij kartę pracownika, wciśnij przycisk. Bum, 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 pam, pam, pam. A przybiłeś kartę? Przełączył? Dobra. Tak. No to zapraszam. Masz księgę jak chcesz? Ja nie mam. Ja też. Nie no, mam rękawice, nic się złego nie stanie. Napiszę Matiemu, żeby odpalował ten wiertarki. Dobra, idę. Odejdź karbowe, jak cię pierdolę, to ja się... Ty? No. SMS-a dostałem jakiegoś? Jakiego? Kierownik! Widzę, że udało ci się uciec ze środka, spotkajmy się w wyznaczonym miejscu. Przywieź kody, już wiesz jakie. Co? O kurwa! Atomowe! Czekaj! Zamknę oczy i zobaczę, gdzie to w ogóle jest. Ej, ale to w takim razie, skoro udało ci się uciec, no to musiałeś... O kurwa. Wydaje mi się, że ona jest... Nie wiem, nic się nie stało. Nie miałem żadnego komunikatu, z tym SMS-a w momencie otworzenia. Teraz procedury bezpieczeństwa aktywne, nie mogę tego zrobić. No czyli chyba... Czyli to było jednoraz... To musiało być. Chyba to jest to.
T20 rusza. Zostajemy. A, nie. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. No chyba tak, jedziemy, dobra, jedziemy. Okej. O, już! Lecimy! Jesteśmy przy Carzone, Carzone. Dobra. Właśnie jesteśmy przy czerwonym, przejeżdżamy przez czerwony parking w tym momencie. Czerwony parking, przejeżdżamy na północ, mijamy rozpierdzoną Helkę. Jest za nami korwetta, wjeżdżamy właśnie do tych, do podziemi Maze Banku. Jesteśmy w tulenach Union Depository. Wyjeżdżamy z Union Depository. Jedziemy na jednak wracamy na Union Depository. Kanały Union Depository. Teraz Arkadius, wychodzimy w stronę czerwonego parkingu, dymi nam się samochód. A, pierdolę, będzie trzeba strzelać. Daj, bo mnie korwetta pituje. Jesteśmy na parkingu. Dzwoń do kuja. Dobra. Powiedz Dawidowi, że jedziemy na Tower Defense'a. Gdzie? Powiedz Dawidowi Tower Defense'a. I on się już rozłączył, muszę do kuja. Kuj, destyluje nam się samochód. Jedziemy na Tower Defense'a jakiegoś. Wie gdzie. Ty wiesz gdzie? Tak, ja wiem gdzie, pa. Dobra, pa. Vasquez wie? Może nie wiedzieć. Na Tower Defense'a gdzieś jedziemy. To powiedz mi szybko, gdzie. Powiedz mu, że przy jubilerze masz chodzić. Przy jubilerze. Tak? Jakiś Tower Defense przy jubilerze. Jubilerze, dobra, wiem gdzie. Czy powinienem coś wiedzieć? Słuchaj, biegamy. Jedyne co robimy, to trzymamy schody i nic więcej. To powiedz mi, gdzie. Do góry. Jedyne co trzymamy, to schody. Tu z góry do nich walisz. Iwo pilnuje schodów. Nieźle. No, Tower Defense jest jakiś check robiony. Checkdown tu jest. Okej, okay, a ilu jest jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, czy ja kierowcę w ogóle mogę rozjechać. Masz tu kogoś? Ktoś chyba na dole jest, jedno. No? Z dołu wyczyszczeni? Nie ma nic? A jadę dookoła, jadę zobaczyć, czy nie ma kogoś jeszcze. Jest jeszcze jeden. Zaraz go wyczyścimy. Biega obok korwety. Musimy Iwo puszcznąć chyba. Pilnuj drzwi. Możemy chyba schodzić. Go. Dobra. Wybacz. O, okej. Tak też można. Nie, no to jest jakaś giga, tak ta! Ta pozycja a kar... jest a dobra jest. To jest jakiś kurwa broken. Kogo, ja dwa razy podskoczyłem i spadłem. Helka jest za nami cały czas, jakby jedziemy. Jakby chili. O kurwa, ale gorąco. Ale niezła pozycja, co? Tylko bardzo mocno. Dobre, no. Mhm. Bardzo dobra pozycja. Malutka z daleka. Cześć, dzwoń do Davidka. David był z nami? Jeździł do koła, nie odbiera. 1207?
Halo? Dawid żyje, jest na szpitalu. Zajebiście. Dobra, to zbiórka na lotnisku Sandy. Lotnisko Sandy, dobra. Zbiórka, okej? Okay? Dobra. Dobra. Wiem, lotnisko Sandy, zbiórka, wszyscy. Lotnisko Sandy, zbiórka, ok? Okej, okay, lotnisko Sandy, zbiórka. Dobra. Dobra, biorę Helkę. I lecimy, panowie, na Cayo Perico. Na Cayo. Ty, Dawid, zobacz Twittera. Chodziło. Dawid, zobacz Twitter. Chwalą się, że pan na farmie siedzą, ty. Ale że stoka na Ukrainę uzbierasz? Patrz. Zdziwienie. Bully? Nie no, come on, aż tak to nie. Ale że bully z resupem. Bo jeszcze nie uzbierasz, tylko uzbieramy. No, come on, to jest Five City, come on. Zobaczmy, musimy jeszcze raz chodzić. Alright, lecimy. No to co, jeszcze słonecznie i będzie super. O! Buzi, no to jest trochę ciężko. I za nie dziękuję bardzo. No to teraz widzowie, znaczy panowie. Tak. Widzicie, nie? Widzicie, więc tak, widzowie. Tak, nie obserwuję. Pogoda, jak się tutaj leci. Tak, tak, widać, więc widzimy wszyscy, więc jesteśmy widzami. Ale te pozycje tak. Można częściej wykorzystywać, nie? No tak, stary, mega jest fajne. Jest jeszcze druga taka. No. Nie, mam jeszcze kilka. Bo. Ale ta jest najbardziej OP ze wszystkich. O, jest kilka. To jest właśnie. Gdzieś tu? Pokażę ci kiedyś. Lipa no, jakby nam też może tam rzucili, nie? Na te schody. Nie mogą cię wrzucić, bo nie dadzą rady, bo się od sufitu odbija. Gdzieś tutaj. Może w tej budce? Ej, tu coś jest! Tu jest! Wpisz kody! Wpisz kody! Byłem tu wczoraj i nie było. Wpisz kody! No to wpisz. Walizkę mi wzięło! Kurde. Co? Złoty pelikan! Aha, czyli oddaliśmy to w złym miejscu pewnie. I teraz śmieją się z ciebie, że jesteś kurwa pelikanem jebanym. Że łyknąłeś to, czaisz takim diodem. Nie, bo teraz mamy figurkę pelikan. Łzy i złotego pelikana. To jest właśnie no to... teraz, dopiero można... Figurka złotego pelikana to figurka D, a łzy, no to nie wiem. A łzy to nasze, bo my zawsze płaczemy, więc... Czyli teraz nie odpalimy kotów rakietowy, bo walizki nie mamy. No nie, teraz trzeba na B4 zjechać. Bo winda się zjechała. Ale dalej nie wiemy jak. Kierownik jesteś chuj. Okej, bro, kurwa. Czyli kierownik jest pelikanem. Szkoda, że nam zajął koty. Chuj nawet nie wysiadał. Cześć, kuj! Trzeba wyłączyć pro! A może teraz do ziomka odpłyty z łzą i pelikanem? Bez kitu! Dobra, to ja w sumie mogę wysiąść. Jak chcecie, to też, chodźcie. Live reaction. Podpalam cię, szmato. Paliwem. No dobra, dawaj. Nie ma nic ciekawego. Czyli Skibi. Czyli Skibi. Bo patrz, że to są figurki, a Skibi bierze takie rzeczy, nie? No ta. Ciekawe w sumie. Ile to nie jest po prostu suwenir, nie? No, ile to nie jest suwenir. No zobaczymy Skibiego. Nie szkodzi sprawdzić. A tutaj, on był tutaj chyba w ogóle pierwszy raz, nie? Aha. Co ty robisz, Karbo? Proszę, żeby go przed tradem. Dzień dobry, Skibi. Zechciałbyś wymienić towar? Skibili tego nie kupi. Aha. Duże złotego pelikanka? Dwulicowy jesteś. Dwulicowy jesteś, Skibi. W lipcu byłeś lepszy. W lipcu byłeś inny. Ale w lipcu go nie było. No właśnie, Skibi. Dlatego był lepszy. Skibi się pojawił we wrześniu? No. Sprawdź nam. Nie, październik. Październik się pojawił, bo w listopadzie był Pacyfik. Dobra. O to co, Koli Today, panowie. Koli Today. Tup. Widziałeś ten diski? Carbonizer? Ziup. Lecymy.
powiem ci, Erwin, że jak tutaj z chłopakami robiłem humana, to się docenia posiadanie hakera w ekipie. No właśnie.